Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś bardzo szybki film i pokażę Wam, że do telefonu komórkowego możemy podłączyć mysz komputerową. Oczywiście tak samo na tej samej zasadzie działa klawiatura. Tego już nie będę pokazywał, pokażę samą mysz. Oczywiście możemy kupić taki oto adapter, tylko żeby tutaj miał dwa wyjścia na USB i wtedy korzystamy ogólnie z myszy i klawiatury jednocześnie przy telefonie. Jest taki też sposób, niestety takiego adaptera nie mam. Pokażę coś na takim pojedynczym adapterze. I do czego to służy? Oczywiście, jak nam jakiś dotyk padnie czy coś, to możemy właśnie z tego skorzystać. A więc na początku przepraszam za ten tutaj bałagan, ale wiecie, jak to jest na serwisach. Tutaj jest naprawiany laptop. Jeżeli chcecie film z tej naprawy, tutaj jest wymieniana płyta, wymieniana jest nowa matryca oraz taśma matrycy. I po prostu napiszcie w komentarzu, ten film chcecie. Ale teraz wracamy do filmu. Mamy naszego smartfona. Tutaj już załączam od razu oprogramowanie, tak żebyście widzieli teraz na pulpitach. OK, nagrywa. I tu mam taki kupiony adapter na USB-C, bo ten tutaj adapter z USB jest po prostu standardowy mini USB. A więc podłączamy to tutaj do gniazda telefonu. I podłączamy teraz naszą mysz i Android, nasz system nas poinformuje, że została podłączona mysz i teraz ujrzycie kursor. Jak widać, widzicie, kursor został już wyświetlony, mysz działa i teraz wszystko można, jak widzicie, wykonywać i sobie tutaj nawet, jak widzicie, odpaliłem grę i mogę tutaj sterować grą, tak, to co widzicie. A więc dobiegliśmy do końca jeszcze filmu. Jeżeli trafiłeś pierwszy raz na mój kanał dzięki temu filmowi, który teraz właśnie oglądasz, to oczywiście zostaw suba, zostaw łapę, zaznacz dzwonek, a będziesz na bieżąco z nowymi filmami o komputerach. A na dziś to tyle i widzimy się oczywiście z kolejnym filmem na Informatka IT. Cześć!